Chyba jest pusty. Odsuń się, Alice. W środku jest sucho i na pewno nas tu nie znajdą. Nie chcę spać w takim miejscu. Może znajdziemy coś lepszego. Zostaniemy tutaj, Alice. Najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo. Tu tylko jedna noc. Dlaczego nigdy mnie nie kochał? Dlaczego zawsze się tak na mnie wściekał? Po prostu chciałam żyć jak inne dziewczynki. Może zrobiłam coś źle. Może nie byłam dość dobra. Może dlatego ciągle był wściekły. Chciałam tylko, żebyśmy byli rodziną. Chciałam, żeby mnie kochał. Czemu nie byliśmy szczęśliwi? Nie wiem, Alice. Ale ty mnie nie zostawisz. Obiecaj, że nie odejdziesz. Obiecuję. Będziemy razem już na zawsze? Oczywiście. Nie wchodzimy tutaj? Musimy zdobyć $40 i pozbyć się uniformu. Albo pójść gdzie indziej. Tu jest ciepło. Zaraz będzie ci lepiej. To nie są nasze rzeczy. Są nam potrzebne, Alice. Ty musisz je ukryć, a ja muszę się pozbyć tego uniformu. Ale to kradzież. Tak nie wolno. Przykro mi, Alice, ale nie mamy wyjścia.
Zobacz, sklep jest otwarty. Chodźmy się tam rozejrzeć. Może chociaż trochę się ogrzejesz. Mogę pomóc? Jestem z małą dziewczynką, nie mamy dokąd pójść. Czy mógłby nam pan dać trochę pieniędzy na motel? Słuchaj, to sklep całodobowy, nie instytucja dobroczynna. Nie mogę zacząć rozdawać kasy wszystkim bezdomnym w okolicy. CyberLife ogłosiło, że ma w planach otwarcie w całym kraju 11 kolejnych zoo z androidami, w których goście w każdym wieku będą mogli podziwiać cuda świata przyrody. Musisz mi pomóc. Widzisz tam te puszki? Musisz do nich podejść i je przewrócić. Przewrócić je? Po co? Alice, proszę zaufaj mi. Wszystko dobrze? Coś cię boli? Nie przejmuj się. To tylko kilka głupich puszek. Narobiły hałasu i tyle. No chodź, idziemy. Kurwa! Mamy trochę gotówki. Wykorzystałaś mnie do kradzieży? Jak mogłaś? Ufałam ci! Potrzebujemy pieniędzy na nocleg. Uznałam, że to będzie najlepsze wyjście. Nie było. Witam. Ja chciałabym pokój. $40. Płatne z góry. Proszę tylko nazwisko i adres.
Mogę zobaczyć prawo jazdy? Nie mam go przy sobie. Proszę, ona pada z nóg. Bez obaw. Zajmiemy się tym rano. Życzę dobrej nocy. Dobranoc. Chodźmy, Alice. Myślisz, że ci uwierzył? Nie wiem, Alice, ale będzie ci teraz ciepło i wygodnie. Daj mi płaszczyk. Pozbądźmy się tych ubrań, są przemoczone. Rozwieszę je w łazience, żeby wyschły. Dlaczego nigdy mnie nie kochał? Dlaczego zawsze się tak na mnie wściekał? Chciałam tylko żyć tak jak inne dziewczynki. Może zrobiłam coś źle? Może nie byłam dość dobra? Może dlatego był ciągle wściekły? Chciałam tylko, żebyśmy byli rodziną. Chciałam, żeby mnie kochał. Czemu nie byliśmy szczęśliwi? Nie wiem. Ale ty mnie nie zostawisz. Obiecaj, że nie odejdziesz. Obiecuję. Będziemy razem już na zawsze? Oczywiście. Spróbuj zasnąć. Wyłączę teraz światło, dobrze?